kary powinny być za jazdę pod wpływem alkoholu? Oj, bardzo, bardzo wysokie. Na pewno. I około tak gdzieś, myślę, że 9500 zł kary by było odpowiednie, na przykład. A za przekroczenie prędkości? No to już odpowiednio mniej, na przykład powiedzmy 500 zł. O, na przykład. Ale za pijaństwo jak najbardziej takie maksymalne, naprawdę bez, no, bez taryfy ulgowej. Bardzo ostre. To znaczy? Przede wszystkim zabranie uprawnień. A za przekroczenie prędkości? Zależy w jakiej sytuacji i o ile. Na przykład 70, a my jedziemy 140. To troszeczkę przesada, za trochę za dużo. Nie, wszystko z głową. Bardzo wysokie, moim zdaniem. Na przykład? No, pozbawienie prawa jazdy. To jest pierwsze. A drugie? A drugie, no wyższe po prostu kary, może mandaty. A za przekroczenie prędkości, jakie powinny być kary? No, moim zdaniem troszeczkę mniejsze. Bo są za wysokie teraz, jak zauważyłem w nowym taryfikatorze. Aha. Jednak ciut mniejsze mogłyby być, bo to... Owszem, jak jest ktoś piratem drogowym i mocno przekracza prędkości, to owszem, kary mogą być większe, ale nieraz się zdarza tak, że przekroczy się tam te 10 km, a kara pieniężna jest bardzo wysoka. A co pan sądzi na temat dostosowania kary za przekroczenie prędkości w stosunku do zarobków? No, są za wysokie te kary w stosunku do zarobków. Jednak mniej zarabiamy, a więcej musimy płacić po prostu za przekroczenie prędkości. Odebranie prawa jazdy i dożywotni zakaz jazdy samochodem, w ogóle nie przywracać komuś uprawnień. Dobrze. A jakie za prędkość, za przekroczenie prędkości? Myślę, że też jakieś punkty karne, tak jak w tej chwili jest. I myślę, że to ludzi uczy. Jest ok na miejscu. I wtedy też za punkty karne można stracić prawo jazdy. Tak, dokładnie. To motywuje ludzi do zdjęcia nogi z gazu? Myślę, że tak, bo każdy w tej chwili pod względem pracy już potrzebuje tego prawa jazdy i musi ono być jednak. Nie? Jakie powinny być kary za przekroczenie prędkości? No, wyraźne przede wszystkim, no dotkliwe. To znaczy? No, w momencie jak się przekracza prędkość razy dwa powiedzmy, no to już powinno być, myślę, że co najmniej 10 punktów. 10 punktów karnych? Tak. 10 punktów i co najmniej 500 zł. Od 500 zwyż. Grubo. Mhm. A jakie kary powinny być za jazdę pod wpływem alkoholu? No, myślę, że to chyba wszyscy wiemy. Zabieranie prawa jazdy. I to nie na 2, tylko na 3 lata. Czyli jednak pozostawia pan prawo do przemyślenia i jazdy dalej. Oczywiście. Tak. No z tym, że no jedyna tutaj różnica, którą możemy poprawić, to, że tak powiedzmy do 0,4 powinno być dopuszczalne jednak. Aha. Nie 0,2, tylko 0,4, ale po przekroczeniu tej granicy to już jednak powinny być kary bardzo surowe. Jakie powinny być kary za jazdę pod wpływem alkoholu? Pod wpływem alkoholu? No myślę, że zabrane prawo jazdy na stałe. A jakie kary za przekroczenie prędkości? W tej chwili te są moim zdaniem są za wysokie. No mandaty, ale prawo jazdy zabierane na 3 miesiące, no raczej nie. Czyli jaką by karę chciał pan za przekroczenie prędkości? No myślę, że może wyższe mandaty na pewno, bo jednak te wypadki, które są spowodowane przez prędkość, nieraz na pasa, jak właśnie ktoś jest potrącony, myślę, że bardzo dużo wyższe mandaty, około na przykład 1000-1500 zł. No i faktycznie, gdy jest ewidentna wina kierowcy, gdy faktycznie ewidentnie przekroczył prędkość, szczególnie w terenie zabudowanym, no może faktycznie zabierane prawo jazdy, ale tu już w takim ewidentnie jak jest wina kierowcy wtedy. Jakie pani zdaniem powinny być kary za jazdę pod wpływem alkoholu? No na pewno takie odpowiednie do tego wykroczenia. Nie wiem, za rower na pewno mniejsze, za samochód duże, dużo większe chyba niż w tej chwili, ponieważ to jest główny powód wypadków i nawet często śmiertelnych. A pani zdaniem, jakie powinny być kary za przekroczenie prędkości?
Zależy też ile, bo to zależy od tego, ile kilometrów tą prędkość przekracza. Czasami to jest znikoma ilość kilometrów, a czasami nawet tutaj we Wrześni możemy obserwować bardzo szybką jazdę, nawet po naszych ulicach. Także no, powinny być te kary znaczne, żeby ci, którzy przekraczają prawo w tej chwili to drogowe, no to żeby odczuli to troszeczkę.